Czym jest zespół sercowo-nerkowo-metaboliczny i jakiej grupy pacjentów dotyczy? Jest to zespół, na który oczekiwaliśmy my jako lekarze i oczekiwali pacjenci, bo do tej pory każdy był kardiologiem, nefrologiem, diabetologiem, a przecież te wszystkie choroby są w jednym pacjencie, w jednym opakowaniu. W związku z tym ta wiedza była podzielona, poszatkowana. W tej chwili mamy zespół, który łączy te wszystkie choroby. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że jest wspólna patologia schorzeń, czyli otyłość, hipercholesterolemia, zaburzenia metaboliczne, oporność na insulinę i to wszystko uszkadza nie tylko serce, nie tylko nerki, nie tylko trzustkę, tylko jest to zespół substancje uszkadzające wszystkie narządy u pacjenta, dające rozległe pole do uszkodzenia. No a drugi aspekt jaki jest, mamy leki, które łączą te uszkodzenia i naprawiają te uszkodzenia. Jednym lekiem jesteśmy w stanie podzielić się z nefrologiem, diabetologiem, z kardiologiem i sprawić, że pacjent będzie dobrze leczony. Panie profesorze, jak pan opisywał na początku ten zespół, to pomyślałam sobie, wiele chorób w jednym pacjencie, wiele leków i wielu lekarzy. Tymczasem z tego, co słyszę, to jest taki lek, który łączy w sobie działanie dla tych wszystkich chorób. A jak teraz połączyć wszystkich lekarzy? Jak to zrobić? Bo tu widzę takie duże wyzwanie. Jeżeli łączymy, to łączmy dalej. Podstawą leczenia jest lekarz pierwszego kontaktu. Lekarz pierwszego kontaktu, który ma w rękach oręże, czyli opiekę koordynowaną. I ma możliwość kontaktu zarówno z kardiologiem, z diabetologiem, z nefrologiem. Ma możliwość pełnej diagnostyki, bo ma budżet powierzony, czyli pieniądze, które wykorzystuje na diagnostykę swojego pacjenta zgodnie z potrzebami. I ten budżet powierzony to bardzo fajne rozwiązanie, bo trzeba wykorzystać pieniądze na badania. W przypadku, kiedy na badania się nie wykorzysta tych pieniędzy, te pieniądze przepadną. A więc będzie dwóch stratnych. Pacjent, że nie ma badań i lekarz, który stracił badania. W związku z tym nie ma obawy, że czegoś nie wykona się, bo jest za drogie. Budżet powierzony jest dobrze skrojony i opłacalny finansowo. Więc zaczyna lekarz POZ-u, lekarz z opieki koordynowanej i następnie wchodzi we współpracę z odpowiednimi specjalistami, o ile jest taka potrzeba. Bo inicjować leki do leczenia, podstawowe leki, nie musimy czekać w kolejce pół roku do nefrologa czy kardiologa. My możemy dać pacjentowi w momencie, kiedy wychodzi z gabinetu lekarza POZ-u. Dajemy receptę, lek jest refundowany. Pacjent idzie do pierwszej apteki i już jest dobrze leczony. I wtedy może spokojnie czekać do specjalisty, o ile jest taka potrzeba. Co w takim razie jest największym wyzwaniem? Świadomość. Świadomość lekarzy i świadomość pacjentów. Bo jeśli chodzi o lekarzy, to ja muszę powiedzieć, że jestem kardiologiem i całe życie marzyłem, żeby być kardiologiem, choć robiłem pierwszy i drugi stopień z interny. Teraz, będąc kardiologiem, widzę, że serce to jest jeden z wielu narządów i trzeba leczyć całego pacjenta. W związku z tym z radością leczę pacjentów na wiele różnych chorób, a mam dużą łatwość, bo stosuję jeden lek, który odpowiednio szybko można włączyć bez większych problemów. To jest świadomość lekarska. Świadomość pacjenta też jest bardzo ważna, bo dobrze wiemy, że jeśli pacjent jest świadomy choroby i świadomy zagrożeń dotyczących tej choroby, to będzie się leczył. Jeżeli pacjent nie jest świadomy i uważa, że to jest kolejny wymysł lekarzy, to na pewno nie będzie się leczył, będzie to bagatelizował. No, pacjent ma swoją własną wolę i wybiera ścieżkę leczenia taką, jaką on uznaje za stosowne. My jako lekarze nie będziemy się leczyli za pacjenta, dlatego musimy mieć świadomego, współpracującego pacjenta, który wymaga odpowiedniego leczenia od siebie i od lekarza.